Witam was serdecznie w kolejnym odcinku Drogi do Grand Championa. Ja sobie szlosuję samochód. Nie no, dlaczego akurat ten? Nasza ranga to Champion 2 Dywizja 4. Wydaje mi się, że jeden mecz od Championa 3, więc będzie super. Dobra, Kamilowski pisze, że jedzie do piłki. Generalnie Kamilowski już był w odcinku, ale kończą się widzowie, więc tutaj robią się powtórki. I co ja mogę powiedzieć? Gramy na padzie, chyba że wygrywamy dwoma bramkami, to przechodzimy na klawę. Może będzie dobrze. Fajnie by było, jakby było dobrze. Nie wiem, czy dzisiaj, z racji na, że jest chyba 4-5 godzin do nowego sezonu, to nie wiem, czy nie będziemy trochę bardziej tryhardowali. Ale to się zobaczy. To się zobaczy. Może będzie lekki tryhard, żeby nie było w topy. Kamilowski nam trochę tutaj zgarnął piłę. Ale nic się nie stało. Przeprosił. Ja sobie followuję. Może bumpik będzie? O kurde, to wyglądało jakby dostał bumpa. Nie wiem, czy tam był ghost bump, czy jak to się stało, ale... No finalnie nie dostał. Tutaj dośrodkowałem piłę przeciwnikom, to znaczy zbejtowałem ich. Totalnie tak to było. I mam nadzieję, że nie strzelimy na 1-0. Okej. Cofnę się na bramę, nie zbieram buścików. No, Kamilowski to prawie strzelił. On tego nie powinien mieć, nie, tak zgaduję. Dokładnie. Znowu kopniemy po prostu pod poprzeczkę, ja się jeszcze muszę podrapać. Jeszcze się podrapię, bo tak trzeba. Strzelamy pierwszą bramkę, więc jest w miarę kituwa. Ale w ogóle jest takie jasne niebo. Nie ma słońca, ale jest takie jasne chmury są, że ja nic nie widzę. Autentycznie prawie nic nie widzę. Mam nadzieję, że aż tak tragicznie nie będzie. Dobra, kradniemy boosta, tutaj Kamilowski zbierze. Cofnę się za niego. Mocny flick od przeciwnika. Kopnę po prostu, może się wleje, może Kamilowski zbampuje, dobra, zbampował, nie. Na głównym kącie pod tym klawiszem mam nice bump. I o to mi chodziło zamiast o rany. Po prostu nice bump, Kamilowski, jak będziesz oglądał. Nie dziw się, dlaczego o rany. Dobra, i ciśniemy. Świecący chmur, nie no, nie ma świecących chmur, po prostu słońce tak jest za nimi i mocno oddaje przez nie. Są takie turbo jasne, tak całe niebo jest jasne, a nie punktowo słońce. O, faktycznie, dobra, jednak nie będzie długo klawiatury. Wracamy, napada. No problem. Ale mnie to denerwuje, bo mam inaczej zbindowany click chat i czasem potrafię wyzywać przez przypadek teammate'a. Na przykład zamiast no problem napiszę shit. A to nie jest chyba... nie jest najlepsza opcja. Okej. Okay. Sobie przegubujemy, a spróbuję pincha, czemu nie? Może ci nie będą spodziewali, dokładnie nie spodziewali się, dlatego szybki pinch. I lecimy dalej na klawie. Niech stracę. A tutaj ładnie, o czekajcie, wiem już jak podziękować. Wiem jak podziękować na klawiaturze, więc jest progresik. Pojadę sobie do piłki, nawet o tym napiszemy. Już po paru godzinach grania na klawie powiem wam, że co nieco da się zapamiętać. Już wiem jak się pisze GG, wiem jak się pisze, że jadę do piłki, wiem jak się dziękuję. Naprawdę tutaj postęp jest. Kamilowski zagrywa taktycznie do cornera. Teraz go atakuje, mam nadzieję, że nie wyskoczy. Dobra, jesteśmy w ciężkiej sytuacji. Ej, on jechał chyba na bumpa, ale się rozmyślił, czy po prostu się przestraszył? Nie wiem jak to działało, ale tak nagle przestał jechać na tego bumpa. Zbierzmy sobie piłkę tak, żeby przez przypadek nie dośrodkować im. Okej, zagramy sobie. Jakkolwiek. No znowu do góry. W kornerze piła. Tutaj warto by było nie spanikować. To by było naprawdę bardzo fajne. Oj. Oj. I na pełnej. Zniszczymy go? Nie, nie zniszczymy go, ale zbierzemy mu boost, on jest tam w plecach. Kamilowski sobie zaraz pewnie podleci. Ja to na wszelki wypadek sfejkuję. Żeby nie było, bo jakby nie było fejka, to nie wiadomo co by się stało, nie? Kopnę piłę. Ten wleciał bez powodu. Nie chciałem się tutaj znęcać nad enemies. Witaj Zamik na czacie. Nie chciałem się znęcać. Nie chciałem się znęcać, dlatego strzeliłem słupek, ale i tak wyszli, więc działa. O, jest Champion 3 wbity. Dobra, przy okazji Champion 3 wbity. Okej, kolejne spotkanie. W naszym teamie słynny pan Paweł. Zobaczymy jak pójdzie. Ponoć za pół godziny gdzieś wyjeżdża, czy to nawet nie całe pół godziny. Więc mam nadzieję, że nie będzie długiej dogrywki. Albo że go nie pobiją w trakcie meczu. To też by było pożądane. No,
Ale dobra. Pan Paweł ma czempiona 1, czyli teoretycznie... Myślałem, żeby brać czempiona 2 dzisiaj, jak już mamy czempiona 3 wbitego, ale... Niech stracę. Nie będzie przecież tak źle. Pan Paweł to wiadomo, że bardzo dobry zawodnik. Bardzo dobrze skacze i w ogóle. O, teraz na przykład skoczył. Jeszcze dośrodkował, ale tamtym jakimś cudem to przeczytał. Znaczy przeczytał. Powiedzmy, że był w dobrym miejscu, w dobrym czasie. Tu trzeba do tego skaczeć, bo byłaby praktycznie bramka. Na SSL tak onux i... Teraz... Potem. Dobra, przebijamy. O! Jest! Udało się! Udało się zbitować potężnych zawodników drużyny przeciwnej. Nie no. Gizmo 1 na kopę. Jakbyście się zastanawiali, jakby wam Octane'em nie szło, czy czymś takim, szukaliście nowego auta, to polecam tego oto wariata. Ma dwie takie bojowe rączki do sprintu. To nie było moje wznowienie, ale sobie pojechałem, bo rozglądałem się na rączki auto zamiast na kick-off. Nie przepraszaj, bo to moja wina, panie Pawle. To ja się zakapiłem na moje bojowe auto. Dobra, ten skacze. Sobie kopniemy tak, żeby znowu się wylali. Podajmy do pana Pawła. O! Panie Pawle, bojowo, bojowo, tyłem, nie pośrodkami. Odstawno-dostawny to na piłce się robi, na rozgrzewce, nie w trakcie meczu w rokecie. Dobra. Dobra, ten sobie leci. No i mamy opena. Idealnie pusta brameczka, wystarczyło nie spanikować. Chociaż przez chwilę tam była panika. Przez chwilę tam była panika. A jeszcze, jak nie zauważyliście, nagrywamy w trakcie starego sezonu. Parę godzin do nowego sezonu, nie wiem, czy to na tym odcinku mówiłem. Mam wrażenie, że to mówiłem. O, i tutaj jeszcze pozdrawiam Kulfona, z którym jadę na wakacje za 25 minut, dobra. To pan Paweł na ekspresowo też pozdrawia. Ej, miałem na klawę przejść, właśnie, klawiatura jest grana. Okej. To wbijam na szybkę na klawę. Żeby nie było oszukaństwa. Ten sobie kopię piłę. Ja sobie cofnę. Nie wyjeżdżałem, bo pan Paweł jeszcze nie był na asekuracji. I stwierdziłem, że bezpieczniej będzie... Tak? No, bezpieczniej. O! Słabo to zrobiłem, ale jakoś... Dalej nie mogę trzymać piłki na dachu. Zrobiłem half-flipa! Kurde, prawie straciliśmy bramę, ale mój pierwszy half-flip prawie wyszedł na klawie. To ja jestem podjarany. Dobra, tracimy gola, więc wracamy na pada. Ale half-flip nauczony na szybkości. Chyba pierwszy. Był taki po wylewie, ale był. Dobra. I followujemy tutaj pana Pawła. Nie zagrywa do boku, pewnie będzie chciał bardzo tego boosta. To sobie przyjmę piłę i strzelę w poprzeczkę, żeby przypadkiem za dużo bramek nie mieć. No by się źle podziała, jakbym strzelił w bramę, co nie? No nie, no i porobił mnie ziomek. Kurde, nie spodziewałem się, że trafi i wpada. Umiejętny gracz. Dobra, jedziesz. W ogóle nie podoba mi się, że on używa standardowego cocktaila, to jakiś tryhard jest. Pięknie, no z Bakesmada po prostu. Ma auto. Dobra, pan Paweł wykopał. Ja się tu fajnie cofnę, pan Paweł to trafia. To dosyć mocno. Wleciałem, zablokował strzał. Nie no, to też ludzie powoli ogarniają latanie. W sensie Champion 3, czemu ja się dziwię, ale... Ale no. Niech będzie taka narracja, no nie no, dobra. Trzeba potryhardować jednak po zastanowieniu. Jednak nie odpuszczamy. A, jeszcze ten! Teraz przeczytałem czat. Generalnie pozdrowienia dla Naleśnika i Rudego 2511. No, bo w trakcie pomiędzy meczami zobaczyłem, tak stwierdziłem, że na odcinku pozdrawiamy i zapomniałbym. Ale wiecie, już jest. Pan Paweł ładuje bramę? Nie, on obronił to. Okej, pan Paweł jedzie na pełnej. Nadciąga, fejki, fejki. O kurde. Dawaj. Nie. Kurde, jeszcze samobuja by od pana Pawła tutaj brakowało. Ale by było. Mocarnie. Okej. Pan Paweł zgarnia przyspieszenie, co zrobi? Doskonała wrzutka. A ten ziomek trafia w piłkę, nie podoba mi się to, czemu oni trafią w piłkę? Masz demo za karę. Pan Paweł atakuje złą bramę, chyba Bakes modem zmieni na auto. Zresztą on ma malowanie sportowe, to domyślnie ma ciężko. Ja mam pustą bramę. Fajnie by było to trafić.
Strasznie się zwlekałem, ale przynajmniej weszło. Przynajmniej weszło ostatecznie. Mamy bramkę, C3 to już potężna ranga? Dokładnie, C3 to już potęga. Dlatego będzie trzeba się tutaj pocisnąć. Dobra, jedziesz. Panie Pawle, nie stresuj się, tylko nas ciągaj. Dobra, bardzo dobre wznowienie, prosto do mnie. Okej, okay, jeden minięty. Drugi nietrafiony. Pan Paweł dobije? Pan Paweł! Pan Paweł zawsze wie, gdzie się ustawić, zawsze wie, gdzie dołożyć tą nóżkę, czy tam kółko. Nie no, niesamowity zawodnik. Pan Paweł to jednak zna się na rzeczy. Doskonały gracz. Doskonały gracz, zawsze w formie. Jedziemy. Jedziemy, nadciągamy nawet. A tutaj też, bo nie przypominałem chyba tego od paru odcinków. Oczywiście nagrywam te odcinki podczas transmisji live na Twitchu. Dlatego tak czasem dziwnie odpowiadam randomowo. No, a tutaj z drugiej strony też nie zdziwcie się, że nie czytam czatu na Twitchu, bo nagrywam odcinek. Dobra, strzelam na 5-3, więc klawiatura będzie grana na chwilę. Okej, okay. Od kiedy mam partnera? Od 4 dni jakoś? Tutaj taktyczna odpowiedź. Okej, okay. I co? Nadciągamy. Mam nadzieję, że pan Paweł trafi we wznowienie. O, bardzo dobrze to zagrał. Prawdę mówiąc, się nie spodziewałem. Też na to podleciałem, ale wyszło git. Dobra, tego sobie tnijmy. Dobra, jademy na klawie. Bang! Po długim klawiatura dalej ciśnie. Kurde, ale to było dobre. Nie no, takie strzały, w sumie jak gram na klawie, to się nie czuję jakoś dużo gorzej. Brakuje tej pewności i w obronie generalnie się czuję beznadziejnie. Ale w ataku w sumie wystarczy, bo takie podstawowe wybicie sobie piłki, kopnięcie, to jest w sumie najskuteczniejsze zagranie. To da się zrobić też tutaj. Okej, ja tam nie zdążę. Przynajmniej bezpiecznie gra na tej klawie. Nigdy nie zostawię teammate'a samego, bo zwyczajnie boję się wyjeżdżać jak jakiś największy lamus, bo takim aktualnie jestem. Tutaj wywalmy sobie piłę. Podryblujmy. Bang! Przychodzimy typa na klawie i wyskakujemy. Prawie dobry aerial i wygrywamy mecz. No i dobra, kolejne spotkanie. Jacob w naszym teamie. Tu już jest czempion trójka. Jacob też ma czempiona 3, więc będzie gituwa. Nie wiem jaką dywizję, w sumie nie pytałem. Ale powinno być nieźle. Tutaj podbicie do przeciwnika, który się wywalił. Nie spodziewałem się takiego zagrania. Jacob potrzebuje przyspieszenia, to sobie w narożniku w sumie poczyluje bombę. Okej, już widzę chyba z którego przyspieszenia skorzysta, bo są braki. Nie będzie gola. Natomiast mamy kontratak. Ale tam Jacob trochę za bardzo mi zaufał i zostawił już naszą bramkę w momencie, kiedy ja tak naprawdę nie miałem przyspieszenia, byłem w narożniku. Fajnie by było, jakby zagrał trochę defensywniej i po prostu dopiero jak już się przedrę, jak już będzie bezpieczniej, to dopiero wtedy wyjeżdżać. Bo tak to często się robi, na przykład jakieś 50, ono leci w bramę i przez to, że zawodnik, który jest second manem tak naprawdę, czyli tym z tyłu, nie asekuruje, no i taka pusta bramka po prostu wpada, niepotrzebna. Ja się tu od razu będę cofał. Czemu by nie? Zbiorę sobie buściki. Oni kopnęli w narożnik, ale to nam nic nie robi. Zagram sobie obok niego. Jacob to jeszcze wywala. Kopniemy sobie to na szybkości. A kopniemy to, taka wrzuta. Może zadziała, może nie. Przynajmniej nie muszę tam podlatywać, mogę od razu się cofnąć. Dobra, Jacob to czuję, że chce nam podać. Ale jednak, nie wiem, może chciał, tylko nie podjeżdżałem, ciężko powiedzieć. To nie będzie na 2-0. Zostawię piłkę Jacobowi, bo ma lepszą pozycję. Zawsze starajcie się rozejrzeć, gdzie jest wasz teammate, żeby ewentualnie mu zostawić. Tutaj, trochę spóźniony byłem. Byłem spóźniony. Jacob to ładnie przejmuje. Ja sobie ustawiam się w bramce, żeby móc takie coś potencjalnego obronić. On zgarnął mi przyspieszenie, natomiast... Dobra, cofnijmy się po prostu, tak chyba będzie najrozsądniej. Tak będzie najrozsądniej, znowu sobie poczekam w bramie, jakby miało właśnie 50 polecieć. O, coś takiego chociażby, nawet nie 50, tylko taki strzał. Teoretycznie nasz zawodnik kontroluje piłkę, ale to zawsze tak się kończy. Jungler mocno kopie, ja to sobie wywalę do boczku.
Najważniejsze, żeby to wybić ze światła bramki, aby po prostu szybkiej dobitki nie dostać. Waszym celem nie jest to, żeby po prostu jakkolwiek to odbić, tylko odbicie to jak najbardziej ze światła bramki. Tutaj dziękuję Wiktorkowi za biciki, przy okazji sobie odrzucił. I przechodzę na klawiaturę, no. Przechodzimy na klawiaturę. Dobra, nasze ręce znowu atakują. Jake, o kurde, to może być szybko stracony gol. Dokładnie, dobra. To wracamy na pada jednak. Jednak po raz kolejny wracamy na kontroler. No takie wznowienie, no... Bywały lepsze, ale dobra. Nic się oczywiście nie stało. Ja tu wykopię piłę do Jacoba. Może będzie kontratak? Przeciwnik niestety to przejął, ale znowu uderza z takiej pozycji, że nie mógł nam zagrozić. Ja to wywalę, kupię trochę czasu. Jacob jeszcze teoretycznie był pierwszy, ale tam zasadził soczystego fejka. Demo jakieś? Nie? To ja podlecę. Dobra. Tutaj na słuch zagrałem, nie słyszałem, żeby typek za mną wyskakiwał albo podlatywał. Chociaż z drugiej strony mam muzyczkę tą, co słyszycie teraz puszczoną w tle, więc tak trochę zaryzykowałem, bo słabo słyszę dźwięki silnika. No ale wiecie, dlaczego mniej więcej zwykle tak w ten sposób się zachowuję. Dobra, Jacob przyjmuje piłę. Może jakiś fliczek. O, prawie weszło, prawie zadziałało. Ja tam nie podjeżdżam, nie ma co się w tym kornerze bawić. Nic tu po mnie. Ten znowu tam też nie podjeżdżam. On sobie niech spadnie z sufitu. I co, przebijamy piłkę. Wiktorek kolejne tutaj. Biciki, dzięki wielkie. One się chyba pokazują na ekranie, co nie? Tak mi się wydaje. Jak mi się wydaje, że je widzicie na ekranie. Jacob, bardzo dobre podbicie piłki. Dobra. Jesteśmy pierwsi, nie muszę nam zeskakiwać ze ścianki. To sobie zrobimy presję dalej. Mamy cały czas przyspieszenie. Jacob troszeczkę chyba spanikował. Mógł nie dotykać tej piłki i się za nią cofnąć, a tak to oddał ją trochę przeciwnikowi. Ale ostatecznie byliśmy dobrze ustawieni, więc to nic złego się nie stało. Tutaj teoretycznie można było tej piłki nie dawać przez środek, co byłoby bezpieczniejsze, bo nie byłoby żadnego wylewu. Nie, na przykład ktoś by za nisko zagrał i to by jeszcze w świetle bramy przeleciało. Ale nic nie stało. Dobra, zostawmy piłę Jacobowi znowu, który tam nadciąga i walczy. A kopnę se mocno, może się wyleje. Nie wylał się, ale standardowo. O, teraz się wylał, oddał nam piłę za Friko. Ja tutaj go zniszczę nawet. Tego przebije, jest pusta bramka. Pusta bramka, Jacob trochę już, nie wiem, czy defensywniej grał. Mam nadzieję, że po prostu ze względu na wynik i czas do końca zagrał defensywniej, a nie zawsze jest tak oddalony. Bo generalnie jak kontrolowałem piłkę, to starajcie się... No trzeba to wyczuć, bo raz jest taka sytuacja, że może pójść szybka kontra, a raz jest taka, że widać, że teammate prawdopodobnie dośrodkuje i trzeba mniej więcej jakoś to uśrednić, żeby w razie czego móc asekurować bramkę i w razie czego móc dobić piłkę. No ale wygrywamy. No i dywizja druga, elegancko. O kurde, zwycięzca turnieju? Czemu on ma ikonkę taką dziwną? Sezon trzeci taki... Co? Zmieniłem ikonki chyba. Dobra, ja tutaj strzelam, ale się stało coś niesamowitego. Generalnie mamy w teamie Yellow Warriora, który akurat posiada rangę Champion 1. Tutaj dziękuję za kolejne bitce od Adama. Ale zobaczcie, zwycięzcy turnieju sezon trzeci nie ma ikonki za Grand Championa, tam takiej zwykłej, tylko jest to taka ikonka całościowa. Ja to nagrywam jeszcze przed premierą nowego sezonu, ale tutaj chyba jest spoiler, że będzie taka zmiana. Nie wiem, czy będzie podzielone dokładnie na rangi. A w ogóle ten, czytałem... No dobra, bo to ja jestem teraz, jak to oglądacie, mega spóźniony. Bo czytałem, że będzie już pokazywała się ranga przed startem turnieju. Ale niesamowite, także widzimy zmiany nowe. Tutaj spoileruję wam, widzowie, na streamku. Spoiler dla ludzi na streamku, że zmiany ikonek będą. Tak suwa. Teraz już dużo lepiej wygląda ten tytuł za czempiona, tak swoją drogą. Teraz już dużo lepiej, w sensie za czempiona, za Grand Championa. Ciekawe, czy za inne rangi też tak będzie, że na przykład za czempiona 3 inna nagroda... O kurde, czkawkę mam. Inna nagroda niż za czempiona 1. To sobie wywalmy. Chciałem zagrać do lewej z jednego powodu.
Nie ma co przepraszać. Chciałem zagrać do lewej z jednego powodu. Przeciwnicy w dwójkę byli po prawej stronie. No i tutaj właściwie zagrywając mieli strzał czy tam oddanie piłki. Jakbyśmy zagrali do lewej, to moglibyśmy ją kontrolować dalej. Dlatego też ustawienie przeciwników warto obserwować, żeby nie zagrywać do nich piłki. O kurde. Dobra, to się może źle skończyć. Wybijamy, ale Warrior nadciąga. O kurde, chyba panika jest. Dokładnie, lekka panika. Wyjdziemy z tego obronną ręką raczej. Ja sobie nad jednym podbiję, nad drugim nie muszę. Jolo to prawie wykończy. Sobie bank klikniemy. Okej. A zróbmy Ariala, to są czempiony trójki. Więc można w sumie. Okej, jest open. Jolo to dobije. Ja to zrobiłem w sumie słabo, ale miałem też ciężką pozycję startową dzięki Wiktorek za kolejne biciki. Więc wystarczyło w sumie przebicie piłki nad nim. To przez to, że on spanikował, jakby się wracał, po prostu nie wyskakiwał, tylko się cofnął do bramki. Jak najbliżej bramki jechał i czekał na to, aż oddam już strzał albo się wywalę, to by to pewnie bez problemu obronił, a tak to nie miał nic do gadania. I bardzo ładna decyzja, bardzo fajna decyzja, że Jolo pojechał. No zrobił takie małe Jolo i pojechał na bumpę. Ja przechodzę na klawiaturę. Ale dzięki temu przeciwnik podskoczy i mogłem po prostu pod nim uderzyć. Także fajnie wyszło. Okej. No to wypierdzielę na pełnej. Tamten wylatuje, przez co troszeczkę zalatuje rybą. Nie wiem co gadam. Ale Warrior, o kurde, czekajcie, bo chyba się wciągnął w te bumpy. Jeździ na kolejne. Ja to wezmę do boku. Aj, kurde, też. Tutaj jakbym zostawił to całkowicie, to prawdopodobnie Jolo by po prostu dośrodkował piłkę na środek, bo już to widziałem po kącie, z jakim nadlatywał, ale to zawsze do boku. Już lepiej nawet czasem nie trafić, bo to przynajmniej sfejkujecie może przeciwnika, niż trafić tak, że dośrodkujecie piłkę na sam środek. No to no jest naprawdę negatywne. Ćwiczcie wybijanie piłki do boku, niż po prostu kopnięcie w piłę, jakkolwiek. To się naprawdę opłaci na dłuższy... na dłuższą metę. Okej. No i potem analogicznie, jak ktoś ma Grand Championa, to nie będzie ćwiczył wybijania do boku, tylko przyjęcia sobie piłki na tej ściance. Przyjęcia sobie piłki, żeby dalej nie oddawać kontroli. Dalej z nią cisnąć kontratak. Dobra, Yolo Warrior tutaj nadciąga. Ja sobie zagram do rogu. Tylko i wyłącznie, żeby nie mieli akcji. Poczekam, żeby ninja się... Warrior trochę cofnął. Dobra, przechodzimy na pada, ale tutaj już tłumaczę, co się stało. Warrior generalnie był mega wyjechany i tam, zobaczmy jak skakał. Zamiast się cofnąć na długi słupek, żeby mi trochę pomóc, żebym mógł bardziej zaryzykować, żeby była asekuracja, to on w sumie zostawił mnie sam na dwóch, trzeba to tak nazwać. I nigdy tak nie możecie robić, bo to utrudniacie, no przegrywacie mecze w ten sposób. Nic więcej tu nie powiem, po prostu przegrywacie mecze, tak zostawiając teammate'ów. Okej. O, dobra, kolejny fajny bumpik. Ja sobie przyjadę za plecami tego typa, zbiorę boosta. No, podlećmy. Znowu przebijam piłę. Nie zrobiłem żadnego dobrego strzału, po prostu przebijałem piłę nad defensorem, żeby może drugi spanikował. Jedna zniszczył, ale nic się nie dzieje. No, tutaj Jolo kontroluje piłę. Może nawet będzie zaraz dla nas bramka. Jeżeli Jolo to wyceluje, dobra, wycelował, bardzo fajnie. To przechodzimy po raz kolejny na klawiaturę. No. Dzięki wszystkim za followy w międzyczasie. Sorry, że nie czytam czata, ale odcinek nagrywany. Jak jeszcze tutaj przypomnę. Dobra, Jolo niszczy przeciwników. Ja pojadę do wznowienia. Takie podstawowe, jak to na klawie. Na boczku sobie zagramy. W sumie nawet bez flipa tutaj robię te kickoffy na klawiaturze i one dalej działają, więc... Jak się po prostu odpowiednio zablokuje stronę, w którą uderza rywal, to styknie, zagramy temu za plecy. Tu kopniemy piłę, on się albo wyleje. Dobra, wylał się, ale nie tak bardzo. Warrior znowu jakoś tak mega podjeżdża. Nie musicie być się tak bardzo z przodu, bo zwykle wam wtedy poleci piłka za plecy. Lepiej musicie wyczuć po prostu miejsce, w którym się ustawiać, ale podjeżdżanie za blisko sprawia, że oczywiście zdążycie do tego, do czego i tak byście pewnie zdążyli. Ale może jest dużo większa szansa, że piłka poleci wam za plecy i nie będziecie w stanie do czegoś skręcić, zdążyć, zawrócić.
Dlatego niekoniecznie aż tak bardzo z przodu się ustawiajcie. Ale to trzeba wyczuć, to jest kwestia wyczucia. To jest kwestia wyczucia. Dobra, ja sobie... On nie ma piłki na dachu, co prawda, ale tam jest mocna walka, więc sobie asekuruję, jakby piła miała polecieć w naszą bramę. Tutaj podjeżdżam. Tutaj się cofam na pełnej. On tego nie trafia. Ten tego nie dobija. Jolo sobie przyjmuje z powrotem. Kurde, boję się. Oj, znowu spanikował i dośrodkował piłkę. Centralnie zagrał tam, gdzie oni byli. Jedynie już przestali się ruszać. I jeszcze pozdrowienia dla Szeka i wszystkich oglądających odcinek od Darwiego. No ale widzieliście. Jolo chyba spanikował, nie rozejrzał się i strzelił piłkę po prostu w pole przeciwników. Akurat była końcówka, przestali się ruszać, więc to nie skończyło się źle, ale normalnie to by się skończyło pewnie gorzej. No i co, na zakończenie oczywiście statystyki, tak się one prezentują. Całkowita liczba rozegranych gier już 180. Możecie porównać, ile było na starcie serii. Już nie będę przedłużał, zapraszam do zostawienia suba, lajka, elo elo.